Aneta Kober, witam Państwa bardzo serdecznie w programie kulturalnym. Szanowni Państwo, dziś moim i Państwo gościem jest Bogumiła Siedlecka-Goślicka. Dzień witam dobry. Witam bardzo serdecznie. Witam. Od kilku lat jesteś jedną z najpopularniejszych vlogerek wśród kobiet z niepełnosprawnością. Podobno tak. Poza tym laureatką nagrody w konkursie Człowiek bez barier, autorką autobiografii. No i w zasadzie do niedawna mieszkałaś na terenie osiedla Przyjaźń, co tak. W zasadzie sąsiaduje z osiedlem Górczewska. Mhm. Witam Cię bardzo serdecznie w naszym programie. Dzień dobry, witam. Po pierwsze, takie moje pytanie. Widząc Ciebie, tak się zastanawiam, skąd w ogóle zrodził się pomysł na założenie vloga, na prowadzenie? To był przypadek chęć eksperymentowania. Ja ogólnie bardzo lubiłam i lubię pracę w mediach, z mediami. Chciałam zrobić coś po swojemu, chciałam stworzyć jakiś swój format. Niekoniecznie zgadzam się z różnymi mediami, które są bardzo wysoko i co popularyzują. Poza tym chciałam pokazać, że kobieta z niepełnosprawnością też ma miejsce w mediach. Dla mnie tego miejsca gdzieś tam jeszcze brakuje w tych mediach tradycyjnych, więc znalazłam sobie swoje miejsce. Ale na początku to był czysty przypadek i chęć eksperymentowania. I tak naprawdę dopiero po ponad roku zaczęłam prowadzić kanał na poważnie. Przez pierwszy rok filmy pojawiały się rzadko. Nie miałam z czego inwestować w sprzęt, w oświetlenie. Teraz już to całkiem inaczej wygląda. W moim małym mieszkaniu, moim i mojego męża, mamy tak naprawdę takie mikro studio, lampy, kamery i tak dalej. I jakby to uważam za poważnie, bo filmy są 3 razy w tygodniu, środa, piątek, niedziela. I bez względu na to, czy jest święto, czy nie święto, to film się pojawia, więc nagrywam czasem o 6 rano, żeby przed pracą zdążyć, a czasem o 22 wieczorem, żeby był film, żeby mimo wszystko materiał się ukazał i to uważam za poważnie, bo kiedyś po prostu jak nie miałam ochoty nagrywać, to tego nie robiłam, a teraz mam już ponad 30 tysięcy subskrypcji. Tak, o to chcę się zapytać właśnie, bo do kogo docierasz? Do jakich odbiorców? Bardzo, bardzo różnych. Przewaga kobiety według statystyk, ale panowie też się zdarzają i z tego bardzo się cieszę. Cieszę się, że mam bardzo dużą rzeszę starszych kobiet i panów. Starszą to znaczy powyżej 25 roku życia, bo niestety YouTube jest takim miejscem, gdzie, znaczy niestety, jest miejscem, gdzie bardzo dużo osób nastoletnich siedzi, ogląda i dla mnie to jest też taki fajny sygnał, że nie tylko nastolatki, ale ci starsi, którzy chcą zobaczyć jakieś takie treści, może czasem bardziej poważne, a to też są. Także to jest moja grupa, chociaż to nie jest grupa docelowa. Ja zawsze mówię, że ja nagrywam dla widzów i bez względu na to, czy są sprawni, niepełnosprawni, czy są to kobiety, mężczyźni, wiadomo, że jest to kanał beauty bardziej, więc większą ilość moich widzów będę miała wśród kobiet. Jakie materiały znajdują się na tych vlogach? Materiały są bardzo różne. Jak powiedziałam, jest to kanał beauty, więc moim docelowym takim formatem, moją wizją jest to, żeby filmik był typowo, kanał był typowo urodowy, czyli robię pierwsze wrażenie, testy na żywo, różnych kosmetyków, zestawienia, co warto, co nie warto, na taki, a nie inny portfel, czyli pokazuję i wysokopółkowe kosmetyki i mówię, że na przykład te są warte polecenia, a te
kompletnie nie, ale też zajmuję się kosmetykami niedocenionymi w internecie i tak dalej, więc no, docelowo jest to kanał beauty, ale ogromną przestrzenią na moim kanale jest miejsce na tak zwane filmiki motywacyjne. Poruszam bardzo dużo trudnych tematów, ogólnie czasem niewygodnych dla społeczeństwa. Mówię o cierpieniu, o jakichś przeżyciach, o depresji, o różnych rzeczach, ale też pokazuję swoje życie. Staram się, żeby raz w tygodniu pojawiały się takie filmy Dzień z nami, czyli nagrywam jakby dzień z mojego życia. Zwykle to jest jakiś ciekawszy dzień niż taki zwykły, pokazując, że kobieta z niepełnosprawnością ma takie same jakby prawa i obowiązki jak każda inna kobieta i ma też swoje radości, jak i smutki. Więc różne są filmy, ale no, tą moją taką bazową przestrzenią są filmy urodowe. Choć wielu ludzi mi pisze, że ta inna sfera, czyli ta motywacyjna, jest dla nich dużo ważniejsza, z czego się cieszę. Bo jeżeli mogę kogoś zmotywować, to jest super nagroda. Motto twojego kanału brzmi: ogranicza nas tylko nasz umysł. Powiedz mi, co to według ciebie oznacza? Dokładnie to, co słyszysz. Uważam, że wszelkie ograniczenia w ludziach siedzą tutaj. I to, że ja siedzę na wózku, a nie na krzesełku, albo to, że nie mogę pobiec gdzieś, czy umyć okien, nie oznacza, że nie mogę pokonać jakichś swoich ograniczeń, które są w mojej głowie, tak? Chcę pokazywać ludziom, że jeżeli czegoś pragniemy i chcemy do czegoś dążyć, to nie jest ważna nasza sprawność, nasz budżet, czy to, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, albo jakie mamy życiowe przejścia. Ważne jest to, jak chcemy dążyć do spełnienia tych naszych marzeń i celów. Ja, mając 18 lat i zero wiedzy o życiu dorosłego człowieka, wymarzyłam sobie, że wyprowadzę się z domu i zacznę swoje własne życie. I tak też się stało na Górczewskiej. Powiedz, jak to było na samym początku, jak na przykład twoi rodzice zareagowali w momencie, kiedy powiedziałaś, że się wyprowadzasz z domu, zaczynasz takie swoje życie? No nie byli zachwyceni. To jest oczywiste. Myślę, że rodzice sprawnego dziecka mają problem z akceptowaniem, że ich dziecko wyfruwa z gniazda. A ja byłam dzieckiem specjalnej troski. Moja mama, nadopiekuńcza, przekochana osoba, no nie wyobrażała sobie tego, że ja nagle zamieszkam sama i obcy ludzie będą mi pomagać i co będzie, jak jej nie będzie. Ale właśnie dzięki temu nauczyłam się żyć sama i teraz moi rodzice są spokojni, że dam sobie w życiu radę, tak? I pewnie gdybym została w domu, to moje życie całkiem inaczej by wyglądało. Nie miałabym męża, nie spełniłabym wielu wspaniałych marzeń i nie byłabym tu z tobą. Piękne rzeczy mówisz w tej chwili, tylko ja właśnie takie mam pytanie. Jak właśnie byś zaapelowała do osób, które wręcz zamykają się w takim swoim świecie? Bo tu, tak jak mówisz, nie tylko osoby niepełnosprawne, ale i sprawne często są takimi osobami zamkniętymi na świat, na otoczenie. Myślę, że warto jest walczyć o swoje życie, bo mamy je tylko jedno. I jeżeli chcemy coś przeżyć w tym naszym życiu, to nie warto się zamykać na to, co daje nam w tym momencie los, bo być może daje nam dużo więcej, tylko my nie potrafimy otworzyć okna i zobaczyć to, co czeka za nim. Więc
No, ja zaryzykowałam i naprawdę postawiłam na szali bardzo, bardzo dużo trudnych, ciężkich rzeczy i nie żałuję. I codziennie jak wstaję, to się cieszę, że tyle razy ryzykowałam w swoim życiu. Mało tego, mam nadzieję, że będę ryzykować w wielu kwestiach, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad swoim życiem, to myślę, że po prostu powinien pomyśleć, że być może to jest jego ostatni dzień i czy tak właśnie miałoby wyglądać to życie. Więc warto by było tak wykorzystać ten dzień, bo nie wiadomo, czy jutrzejszy dzień będzie. Także no ja uważam, że powinniśmy po prostu cieszyć się z tego, co mamy, nawet jeżeli mamy niewiele. A co się zmieniło w twoim życiu od momentu, kiedy zaczęłaś prowadzić vloga? Bardzo, bardzo dużo. Powiem szczerze, że YouTube zmienił w sumie wszystko, bo zaczęłam naprawdę odkrywać to, czym się pasjonuję. Przestałam marzyć o mediach tradycyjnych, bo stwierdziłam, że te internetowe no, mają wielką siłę i czasem docierają do dużo większej grupy ludzi. Poza tym to jest ogromna satysfakcja, jak robisz coś na swoich warunkach i spełniasz się, robisz to, co chcesz, tak? A poza tym poznałam wielu niesamowitych ludzi. Doświadczyłam bardzo, bardzo wielu fajnych, wartościowych chwil. Powiedz mi, jakie to były chwile na przykład, bo z tego, co widziałam, ostatnio uczestniczyłaś w takiej bardzo ważnej konferencji, która odbywała się na południu Polski. Czym dla ciebie to wydarzenie było? Będąc na konferencji Życie bez ograniczeń, jakby nie pojechałam jako vlogerka, nie pojechałam jako osoba publiczna, pojechałam jako zwykły uczestnik, a to, że wpadłam na Nika Wójcica, to było coś niesamowitego i to jest kolejny przykład tego, że jak się czegoś pragnie, bardzo, bardzo się chce, to wszystko na górze jest poukładane i ja wierzę, że miałam go spotkać i mieliśmy sobie zrobić to zdjęcie, ale wiesz, gdyby nie kanał, to nie poznałabym wielu ludzi takich jak ty na przykład, nie rozmawialibyśmy tutaj dzisiaj, nie mogłabym stworzyć swojego cyklu Skrzydlone Kobiety, a w nim przecież rozmawiałam z kobietami, które tworzą własny biznes, są bardzo kreatywne, przedsiębiorcze. Tak jak powiedziałam, że to nie jest tylko i wyłącznie ten aspekt urodowy, kosmetyczny, ale również właśnie taki społeczny, motywacyjny i Uskrzydlone Kobiety to była seria, jest w sumie, bo jeszcze będzie publikowana, w której rozmawiałam z kobietami, które naprawdę wiele przeszły w swoim życiu, które czasem się podnosiły z samego dna, które były nie wiem, oszukiwane i miały bardzo ciężkie przeżycia, a mimo tego stworzyły coś swojego, miały pomysł na siebie i często dzięki tym, co robią, pomagają teraz innym. Więc dla mnie Uskrzydlone Kobiety, jak i cały kanał, to jest taka możliwość poznawania ludzi i otwierania trochę więcej okien niż mogłabym w takim zwykłym życiu. Fajnym przykładem jest dziewczyna, którą zobaczyłam w telewizji, która prowadzi fundację Daj Herbatę. Ona w Warszawie pomaga bezdomnym, rozdaje posiłki, ubrania i bardzo, bardzo mnie poruszyła jej fundacja i to, co robi. I postanowiłam, że po prostu muszę wykorzystać to, co mam, a mam kanał, żeby dodatkowo ludzie zobaczyli ją nie tylko w telewizji, ale też w internecie. A pamiętajmy, że internet jest takim medium, które
hula na całym świecie. Więc to, co się u nas dzieje na Kluczewskiej, mogą zobaczyć ludzie z Kanady, w Azji i w innych zakątkach świata. Więc to jest naprawdę ważne dla mnie, żeby poruszać takie fajne, ważne kwestie, czasem kontrowersyjne, czasem niewygodne dla takiego ogółu, ale to jest właśnie ta siła internetu. Nie zawsze to, co się powie w mediach tradycyjnych, by przeszło po prostu to, co ja mówię na kanale. Za pośrednictwem kanału. W roku 2013 otrzymałaś nagrodę w konkursie Człowiek bez barier. Powiedz, czym dla ciebie jest ta nominacja? Ja tak naprawdę nie dostałam nagrody Człowiek bez barier. Ja dostałam nagrodę publiczności. Było głosowanie na stronie niepełnosprawni.pl na Człowieka bez barier publiczności. Ja byłam zachwycona, że ludzie na mnie głosowali, bo tam było mnóstwo głosów, bo zobaczyłam tych moich widzów, nie tylko na swoich statystykach, ale też gdzieś więcej. A pamiętajmy, że to było 3 lata temu, więc mój zasięg był całkiem inny. I tak naprawdę no, zdecydowanie mniej ludzi mnie oglądało i znało, więc dla mnie to było ogromne wyróżnienie. Nie sądzę, abym teraz jeszcze zasługiwała na tą główną statuetkę Człowiek bez barier, bo uważam, że to jest wyjątkowe określenie. Chociaż jeżeli kiedyś dostanę taką nagrodę, to będzie mi bardzo miło, bo staram się codziennie być człowiekiem bez barier. A w jaki inny sposób działasz na rzecz osób niepełnosprawnych? Mam tu na myśli na przykład bariery architektoniczne, które pojawiają się no, w różnych dzielnicach na terenie Warszawy, na terenie Polski. Staram się składać do różnych dzielnic pisma z prośbą o takie, nie wiem, czy to można nazwać audyty, ale takie sprawdzenie pod kątem osoby niepełnosprawnej, czy rzeczywiście przestrzeń publiczna jest dostosowana dla osoby niepełnosprawnej. I pierwszym i na razie jedynym niestety takim miejscem, taką dzielnicą, jaką sprawdziłam, właśnie było Bemowo. I byłam bardzo zadowolona z tego, że Bemowo rzeczywiście zwraca uwagę na dostosowanie przestrzeni publicznej. Kiedy to było? To było jakieś 4 lata temu, więc kawałek czasu temu i wiele rzeczy się zmieniło na plus, więc tutaj brawa. Ale sprawdziłam tak naprawdę przejścia dla pieszych, placówki publiczne i było tego sporo. Nie wyszło najgorzej. I z tego bardzo się cieszę. Zresztą pamiętajmy, że na Bemowie właśnie jest akademik, w którym również są pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i co roku wszystkie pokoje są zajęte. Więc to jest szansa dla ludzi spoza Warszawy, aby móc studiować tutaj w Warszawie. I no, myślę, że to jest coś niesamowitego, bo szczerze mówiąc, jak się interesowałam, jeżeli chodzi o inne akademiki, nie było takich opcji. Bo MOWO się dobrze dostosowuje, ale jeszcze trochę jest do zrobienia. Tak się zapytam teraz o twoje życie prywatne. Mówiłaś o swoim mężu, więc ja mam takie pytanie. Jak się poznaliście w ogóle i kiedy to było? Poznaliśmy się 8 lat temu. Napisałam na jakimś portalu randkowym, że wyjątkowa kobieta pozna wyjątkowego mężczyznę. No i trafił się w taki wyjątkowy. Od roku jesteśmy małżeństwem. Na pewno to jest wyjątkowy człowiek. I nie dlatego, że zaakceptował moją niepełnosprawność, ale dlatego, że to jest bardzo fajny, wartościowy facet. A samo to, że w tym momencie od 5 lat pracuję jako asystent osoby niepełnosprawnej dla całej Warszawy, a jest asystentem jednym z wielu, którzy również na Bemowie przyjeżdżają do osób z niepełnosprawnością, pomagają wejść do lekarza, na zakupy, na spacer. Nie każdego by było stać na to, żeby
codziennie zmagać się z czyjąś niepełnosprawnością, mając w domu też osobę z niepełnosprawnością. Bo to nie jest tak, że to jest takie kolorowe i łatwe życie. Więc wiadomo, że życie z osobą z niepełnosprawnością to nie jest takie zwykłe zadanie. I myślę, że nie każdego by było na to stać. Jestem tego świadoma. A z drugiej strony, każdy ma jakieś swoje ograniczenia i swoją niepełnosprawność. Tylko nie każdy, nie u każdego to widać, tak? U mnie to widać jak na dłoni, bo jestem na wózku, nie mogę chodzić i jest moja choroba. Ale każdy boryka się z jakimiś swoimi ograniczeniami. Albo w głowie, albo na ciele, albo takimi życiowymi. Także powiedz mi, kto jest sprawny w naszym dzisiejszym społeczeństwie i czasach. Oczywiście ja jestem ewidentnie osobą z niepełnosprawnością, ale widać, że Bartkowi to nie przeszkadzało i tworzymy teraz fajne małżeństwo. Ostatnie pytanie do ciebie. Powiedz mi, czy jesteś osobą szczęśliwą? A to jest bardzo krótkie pytanie i bardzo krótka odpowiedź. Tak! Dobrze, to tym takim akcentem skończymy nasz dzisiejszy program, ale oczywiście to nie koniec, bo mam nadzieję, że kolejne programy w przyszłości będą realizowane z Twoim udziałem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Szanowni bardzo. Szanowni Państwo, przypomnę, że moim i Państwa gościem była Bogumiła Siedlecka-Gośnicka. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam do siebie na kanał Anioł na Resorach, także do zobaczenia w moich filmikach również.